potem grill też się odświetla. A no tak. I co, zostaje taki, nie? Tak, to obowiązkowo. To już zostaje, nie? To już zostaje, pousuwałem mu te niektóre rzeczy, te naklejki mu pousuwałem, dębicy co miał z boku, ten spoiler co był dziwny też mu usunąłem, jest założony, dedykowany do rocznika, a no i ten centralny zamek i szyby elektryczne na wszystkich furtkach. Mogę zajrzeć do środka? Oczywiście. Oczywiście. A, tu jest. W tym momencie jest graciarnia. Jest jeszcze łuputów. Ale ty jak puścisz, to wiesz. Nie ma jak. Widziałeś? Normalnie elektryczne szyby w Polonezie. Siemka. Tu zobacz, jaki sprzęt grający. Sprzęt zostaje też grający. Nie, no właśnie to tak powinno zostać, nie? Z tym wszystkim, co? Kicz jak cholera, ale... No ale cóż, jeszcze instalacja gazowa, no to jest wszystko tak jak trzeba. Nowa butla, bo tamta straciła ważność. On miał pierwszy przegląd w cepiku. Co? Facetaż się zdziwił, mówi, gdzie to się uchowało. Widać, jest możliwe wszystko. Opony kwadratowe od postoju były. A co, założyłeś inne? Oczywiście, bo no, tamtych na takich kartoflunach nie dało rady jeździć, nie? Czekaj, ja tu jeszcze wsunę telefon do środka, bo tu się też sporo dzieje. Dzień dobry pani. Mogę? Na chwilę czy nie? Nie, nie za bardzo. Dobra, dobra. Kliknij ten, wrzuć panel. Z prawej strony weź go, naciśnij panel na radiu. Na radiu. Radio masz wyżej. O, to. I z prawej twojej strony, bardziej na prawą stronę. No i dopchnij. No tu jest jeszcze. Naciśnij teraz pokrętło. Co? Lampeczki jeszcze są czerwone na tym. A, tutaj, taka poświatka. No. Nieźle, nieźle. Uwaga na łapki. O, tu są jeszcze gadżeciki. 8 zostało, aż 100. On miał na wszystkich czterech drzwiach te trupie czaszki. No już tego bardziej obwiesić nie da, nie? To już nie. Ciężko mu cokolwiek. O, tu nawet. Mój Boże. Tak się tu dzieje. Mało tego, jeszcze lampka na oświetlenie. Jaka lampka? A, to! Ale patrz, czym włączano. A, spokoju. Lampka nocna. No, lampka biurowa, nie? No żal to zdejmować wszystko z niego. Ale no wiesz, no większość rzeczy, no na co to komu jest potrzebne? No na nic, no właśnie na nic. Taki bibelot. Tylko i wyłącznie.